Halo, witam, cześć, cześć, może dzisiaj pokażę wam legendarne anime, najlepszy seans dla rodzinnych spotkań. Jeżeli przyjechał do was wujek, ciocia, czy cała rodzina się zjechała na jakieś święta, na wasze urodzinki, to musicie im pokazać te anime. Ten właśnie tytuł przekona ich do anime w 3 sekundy od pierwszego odcinku. Pamiętajcie, sub, like i zapraszamy na salon. Ale na początku taki szybki skrócik ze Shindena. Główny bohater serii jest tytułowym Piko. Jako jedyny pojawia się w każdym z trzech epizodów. Każdy odcinek anime przedstawia inną historię. W pierwszej z nich Piko pracuje jako kelner w barze swojego dziadka. Tam poznaje Tamasuku, jakiegoś zjeba. I to tak nawiasik, któremu daje ksywkę Mokun. Okazuje się, że to jest początek znajomości, która odmieni jego życie. No ale dobrze, o co chodzi? Poza tym, że to jest film familijny, który naprawdę warto obejrzeć z całą rodziną, warto się zaprzyjaźnić z tymi wszystkimi postaciami. Otóż rozmawiałem z pewnym panem na Discordzie, który mówi, że są tam bardzo fajne sceny, a szczególnie pewna sytuacja, dokładnie loda w samochodzie, która naprawdę zbliża do siebie, można powiedzieć, i nie zostaje śladów po żadnych takich nieprzyjemnych sytuacjach. Więc kurczę, te anime naprawdę wywiera taki porządny wpływ, że cała rodzina przekona się tego tytułu w mniej niż 3 sekundy nawet. Ale dobrze, mamy troszkę tych odcinków. Mamy tutaj naszego młodego Piko, który poznaje życie troszeczkę z innej strony. Więc możemy śledzić jego poczynania krok po kroku, co i jak w jego życiu się wydarzy. Spoiler, na pewno bardzo dużo się rzeczy wydarzy, które możemy śledzić, otóż oglądając ten seans. To było na tyle, pamiętajcie, żeby skomentować ten odcinek, napisać, co mi się podobało, co mi się nie podobało, czego było za dużo, a czego za mało. Okej, więc jak widzimy tego pana na Discordzie, to przez niego jest taki odcineczek, więc jeżeli ktoś ma wąty, to tylko do niego. Ja jestem tutaj czysty, jak bez sceny z samochodu. Miłego. Noc, ty, tu serce, me. Znam tak wiele słów,